Jeśli chodzi o moje zawodowe plany, no od marca nie pracowałam. Mamy końcówkę lipca. Byłam na jakichś króciutkich dubbingach, ale to takie tylko żarty, bo to nie jest to zarobek, którym mogę nakarmić dzieci. Czekam na próby, jestem w nowej obsadzie w Teatrze Kapitol. Chyba zaczynamy od sierpnia. I to jest bardzo trudny czas. Państwowym teatrom opłaca się grać dla 50%, ponieważ są dotowane. W związku z czym jakby wszystko zostaje po staremu. Ja gram w teatrze prywatnym. Takich teatrów w Polsce są dwa. To jest Teatr Kapitol, Ani Gornostaj i to jest Teatr Stokłosy Józefowicza. To są dwa teatry, które są niedotowane przez państwo. I tam nie gramy, dlatego że dla 50% nie można grać, ponieważ właściciel by dokładał. Uważam, że nasza grupa zawodowa, aktorów, artystów jest pominięta absolutnie. Jest to zrobione z premedytacją i w bardzo niefajny sposób. Wielu kolegów się na ten temat wypowiadało. W momencie, kiedy jesteśmy potrzebni do akcji społecznych, to używa się nasze wszystkie społecznościowe media, portale i tym podobne i prosi się nas o akcję, o agitację, róbcie, róbcie. No oczywiście to robimy z przyjemnością. W momencie, kiedy w takiej sytuacji jak była pandemia, nie jesteśmy specjalnie potrzebni, to jesteśmy spychani na margines. I bardzo nieładnie nas się traktuje. Ja jestem jeszcze tak zwanym mikroprzedsiębiorcą, więc również wiem trochę o trzeciej tarczy. To jest wszystko żart. Owszem, coś tam się dostaje, ale nie to, co obiecywał rząd, żeby była jasność.